Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znowu na tapecie Zetro 16145. Chciałem powiedzieć o kilku błędach, na które można zwracać uwagę, jeżeli byście montowali intercooler i ogólnie zajmowali się takim, powiedzmy, agrotuningiem. To jest dosyć znany, myślę, temat w temacie właśnie montaży czy intercoolerów, czy filtrów powietrza. Natomiast ja powiem swoje doświadczenia, jakie jakby uzyskałem tutaj. Jak wiecie, ciągnik miał 190 koni na maksymalnej, prawie maksymalnej dawce dla pompy Motorpal 3120. Zimą podkręciliśmy 4 obroty właśnie na tej pompie. Ze 140 koni moc wzrosła na 190. Wiosną wymieniłem turbosprężarkę na Actecha. Jest tam inny wirnik i na tym wirniku po prostu filtr powietrza nie ogarnia, tak? Czyli włącza się nam ta kontroleczka Service Level, czyli jest to czujnik zapchania filtra powietrza. Tak, także nie pamiętam dokładnie już, na czym stanąłem, bo przez chwilę zostałem troszeczkę rozproszony. Chodzi generalnie o to, że główny wentylator chłodnicy zaburza przepływ powietrza do filtra powietrza, tak? Po założeniu tej turbosprężarki ona ma większą wydajność, właśnie ten service lever się zaczął zapalać. W ciągniku jest zrobiony wentylator zastosowany od Mana, bodajże L200. To jest właśnie ten wentylator typowo ciężarówkowy, co prawda bez wiskozy. Natomiast ma cholerną wydajność, on ma niesamowitą wydajność. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na tor przepływu powietrza, nawet jak tutaj te kratki założymy, tutaj jest tor przepływu powietrza. Tu jeszcze powinno być to wszystko osłonięte, żeby w ogóle nie było ciągnięcia lewego powietrza, tylko żeby wszystko było ciągnięte typowo przez intercooler i właśnie chłodnicę. Natomiast na tym torze mamy filtr powietrza, tak? Ten filtr powietrza znajduje się tutaj. On jest jeszcze troszeczkę też jakby... Ten przepływ powietrza jest zaburzony, bo jest tutaj z boku, ale ja sobie to tak wymyśliłem, że ok, no to tutaj krateczką z boku będzie ciągnęło. Natomiast te krateczki też wychodzi na to, że po prostu przy tej dużej wydajności turbosprężarki zaburzają jakby ten tor i tutaj robi się jakby tego tlenu już dla tego silnika, dla tej mocy zbyt mało. Taki wentylator jest właśnie między innymi w Fendzie jakimś tam 824, 828, jeżeli dobrze pamiętam po numerach seryjnych. Także tu trzeba jasno sobie powiedzieć, że to jest błąd i zaraz przejdziemy do New Hollanda i powiem, o co chodzi. Ten filtr powietrza prawidłowo, tak jakbym miał to zrobić jeszcze raz, jeżeli miałbym to robić jeszcze raz w tej chwili, starałbym się go wpakować, tylko ja też szedłem jakby, no ja się dopiero, znaczy to wychodzi w praktyce, w praniu, nie? On powinien być tutaj. On powinien być tutaj i ciągnąć tą kratką powietrze. Natomiast tor przepływu powietrza dla chłodnic powinien zostać tam na dole. I teraz, co można mówić, co można mówić. Natomiast zachodnie ciągniki są w miarę dopracowane. I już właśnie to będę Wam pokazywał. Już bierzemy kamerę na głowę. I będę chciał też od razu porównać filtrację powietrza dla tych dwóch traktorów. Mało co jest tutaj do porównywania, bo to jest zupełnie jakby inna epoka maszyn. Natomiast kilka tych rzeczy można tutaj, jakby o kilku rzeczach można powiedzieć. Czyli tor przepływu powietrza dla New Hollanda mamy tutaj, w tym miejscu. Jak widzicie, chłodnica, jak na to, że też przy oborniku ten ciągnik wcześniej pracował, wiosną pracował, na jesieni. Od kiedy go kupiłem, ma 500 godzin, nie dmuchałem chłodnic, bo w ogóle no, nie ma takich potrzeb, nie było takich potrzeb. Te chłodnice są czyściutkie. Tutaj widzę już teraz, było ostatnio wiecznie, więc to już teraz wypadałoby przedmuchać. Bo teraz już mieliśmy duże zapylenie, to od tego zacznijmy. Wcześniej była mokra jesień, więc nie było tego problemu. I teraz jeżeli widzicie tutaj ten plastik, jak on przychodzi, to jest właśnie to osłonięcie kanałów powietrznych, zblokowanie tego powietrza, zamknięcie tego powietrza po lewej i po prawej stronie,
No niestety teraz jest balast podniesiony, więc tak. Czyli tak samo tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy w tym miejscu chłodnicę oleju do czyszczenia. Czekaj, już tego chwilę nie robiłem. O, tutaj możemy wyciągnąć sobie chłodnicę oleju. Także to jest wszystko właśnie oddzielone. Ten tor powietrza jest oddzielony. Dodatkowo w tym cieniku jest zastosowana wiskoza. Tak, czyli ona też reguluje, słychać tą wiskozę, jak ona pracuje, jak cienik, robi się cienikowi cieplej, słychać jak ten wentylator zmienia po prostu te obroty. A filtr powietrza ma swój kanał, totalnie jest oddzielony od jakby tego powietrza, nie kłóci się z tym powietrzem i wentylator po prostu chłodnicy nie podbiera powietrza dla filtra, tak? Czyli tutaj, jak widzicie, jest ten kanał i nawet w zetorze można by było ten kanał, patrzę, że to jest zdejmowane jakoś i nawet regulowane tutaj, można by było właśnie dla zetka, widzisz, to jest jeszcze taka przedłużka tutaj zastosowana, może właśnie, żeby jeszcze kawałek dalej, żeby tutaj nie było może ciągnięcia tego, no ciężko mi powiedzieć jakby, nie? Natomiast no może taką przedłużkę czy coś dla zetora kończy się po prostu przy tym filtrze, przy tym setupie, jak jest teraz jakby to zrobione, kończy się jakby tlen, nie? Znaczy może nie tyle, że kończy się tlen, natomiast service level od filtra się załącza, nie? Kontrolka się załącza, nie? Także no zobaczcie, jakie też, jak te ciśnienia ze sobą się kłócą, współgrają, że jednak ta turbina po zmianie ma taką wydajność, że jakby brakuje już tych przepływów, nie? Przy tej dawce paliwa gdzieś tam na 200, tam no ponad koni, no 220 około, nie? I teraz idąc w to dalej, zwiększając jeszcze moce, czy idąc w traktor pulling na przykład, to już trzeba brać pod uwagę, nie? Że wypadałoby to przerobić, bo tutaj już robią się te zakłócenia, to już jakby robi kolejne ograniczenia. I teraz dalej porozmawiamy sobie o tym, jakby jak jest przeprowadzona cała ta filtracja powietrza. Ja jestem z tego Donaldsona bardzo zadowolony. Natomiast teraz tak, tutaj mamy ciągnięcie tego powietrza, jakby te dwa strumienie powietrza są ze sobą oddzielone, więc nawet jak chłodnica ciągnie tutaj gdzieś ten syf cały, to nie do końca ciągnie ten syf filtr powietrza. I tutaj są cyklony, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tam są cyklony w środku, nie wiem, czy kamera to odda, nie mam telefonu, żeby podświecić. Czyli tutaj jest element cyklonów. Tutaj jest element cyklonów i tutaj w środku jest rurka. Tutaj ona jest zawinięta, zakręcona i ona jest wprowadzona w obudowę chłodnicy. I tutaj od tych cyklonów jest odciąg syfu i ten odciąg syfu, tym odciągiem syfu zajmuje się chłodnica. I teraz ja ten filtr przedmuchałem raz, zrobiłem, przy 300 godzinach go dmuchałem, wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Zetor zrobił chyba ze 110 godzin i wdmuchałem już ten filtr dwa razy. I zobaczymy, jak to wygląda teraz. Naprawdę w mega pyle to pracowało, natomiast cząstek takich, że tak powiem, stałych tutaj na tym filtrze nie widać. Syf powinien być bardzo duży. O, jest, już teraz jest faktycznie. Ale pracowałem w takim pyle, że nie widziałem, gdzie jadę, nie? I teraz tutaj w Donaldsonie mógłbym również tutaj poprowadzić, zrobić redukcję i tu od tych cyklonów zrobić poprowadzenie powietrza do obudowy filtra, która by odciągała właśnie ten syf i tego syfu wtedy powinno być tutaj dużo mniej. I co ciekawe, ten filtr widać, że tutaj no już jest dosyć mocno zabrudzony, jak na tylko wożenie obornika, a wiosną był dmuchany, jak robiliśmy test na hamowni, także
No tutaj to są takie rzeczy, na które można zwracać uwagę i ostatnio chyba kolega Karol kolega Karol montował filtr powietrza i już zamontował go właśnie tutaj u góry. Także to jest taka może ciekawostka, zobaczmy jeszcze jak te filtry wyglądają. No nie jest źle. Ogólnie nie jest źle. Trochę go tam dmuchniemy. Jest całkiem czysty. I tak na to, co on w tym oborniku chodził, to w farm trucku jest dużo gorzej. Kurde, zaczyna padać. W farm trucku jest dużo gorzej. I to jest właśnie taka ciekawostka, że no... z tym, że jak ja bym chciał też tak wydajny filtr, to... ciężko by mi było go tutaj zmieścić, nie? No natomiast do tych tam około 200 koni starcza. I teraz na starej turbosprężarce, czyli jak on na hamowni pokazał 190 koni, service level się nie zapalał, nie? Czyli po prostu ta wydajność turbiny do tego stopnia wzrosła. Do tego stopnia wzrosła na tym Actechu, że jednak ta kontrolka się zapala. Postaram się nawet i to nagrać. Teraz właśnie New Holland zasiał 25 hektarów i zaorał w takim syfie, że świata nie było widać. No i tego pyłu się nazbierało. Ale nawet i tak nie jest, no jest tego, ale no jakby to jest już taka mąka ostatnia, nie? I tak nie jest źle. I tak nie jest źle. Ale go to dmuchniemy, bo to najgorszy taki pył możliwy i jeszcze chyba 200 godzin i będziemy mieli wymianę filtrów w ciągniku. Także no taka jako taka ciekawostka, tam jednak w New Hollandzie ten temat oddzielenia tych dwóch strumieni powietrza robi robotę i to widać i w przypadku filtracji na WZ-torze, to wychodzi przy wydajniejszej turbosprężarce, że jakby tego tlenu brakuje, nie? Także jako taka ciekawostka filmik. Trzymajcie się, hej!